Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a to Starkin Sanctuary. No i cóż, dziś mierzymy się dalej z bezmiennym Bogiem i miejmy nadzieję, że jeszcze go pokonamy, bo chcę zobaczyć, co jeszcze tutaj mamy do zrobienia, do zaoferowania, ma ta gra i tak dalej. A póki co tak, pozwólcie, że się skupię i zaprezentuję wam przy okazji nową technikę, którą wyćwiczyłem, chciałem powiedzieć, ale niestety nic z mojego wyćwiczenia, gdyż oczywiście zapomniałem, że trzeba, że to działa na zasadzie skok, dash. Bo tak, od tych ścian można właśnie tak fajnie skakać, żeby unikać jego pocisków. Mhm. A póki co tak, no, strzelajmy z ognia. I liczmy na to, że może nie zginiemy. Okej. No, i to jest kolejna rzecz też. Jeśli będzie się biegło w jednym kierunku cały czas, bo ma się to miejsce, to można bez większych problemów uniknąć właśnie jego tych pocisków. Ale no. To jest tak bardziej moim zdaniem jako ciekawostka, niż jako coś aktualnie potrzebnego. I niestety przez moje zlemienie przegraliśmy. Ale jak widzicie, jesteśmy w stanie tutaj zwyciężyć. Czuję to. Dlatego też będę się z tym męczył, a wy będziecie musieli na to patrzeć. No niestety. Tak już, moja dola, torturować was moim lamieniem. No, ale dobra, no, żeby było lepiej, to oszczędzę wam przechodzenia. W poprzednim odcinku i tak wystarczająco dużo go pokazałem, no i spotkamy się znowu na arenie. Dobrze, starcie numer kolejny. Musimy pluć tym ogniem jak najdokładniej. Fajnie by było, gdyby jeszcze on się nie odsuwał idealnie od moich ataków. No ale wszystkiego tu nie można mieć, czego się zapragnie, więc tak. Mhm, ten atak, uwielbiam go. Chyba najłatwiej się do uniknięcia z jego wszystkich. Na całe szczęście dla nas. Na całe nieszczęście dla niego. Dobra, szybki jeden łyk. Przełączam się z potem na miksturki lecznicze. Na wypadek, gdyby okazało się to potrzebne. I tak. Oczywiście moje uniki są za wolne, żeby być w stanie cokolwiek zrobić. Ale tak, mimo to przeżyliśmy, super. Mhm, ale tutaj daliśmy się trafić. I dobra, będzie kopniak niestety. A co z tym idzie? Mnóstwo cięć. Które prawdopodobnie bym nas dobiły, gdybym... No, nie miał teraz flarta. Mhm, tak, tak. Czego jeszcze tam trzeba? A, pociski, super. A, czyli zgon, czyżby? Okej, okay, jakimś tym wyszła moja technika, którą tam wykryłem wcześniej, co jest po prostu wow, że to wyszło. Dobra, o, ze dwa łyki. I tak, 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 tak. Okej. A ten trik z mieczem. Mhm, łyk jeden. Może się uda. Dobra. Czekamy trochę. Błyskawice, żeby zbalansować. Żywioły. Niestety nas trafił. A to oznacza mniej więcej tyle, że czy tego chcesz, czy nie, musimy łyknąć. Z nadzieją na to, że może dzięki temu nie zginiemy tak całkowicie. I jeśli nie zlemimy, to chyba to mamy. Mamy to. Pokonany. Piękne. Pięknie po prostu. Pokonane. I jakiś achievement może? Nie ma achievementu, czyli pewnie gra się zbugowała. A co za tym idzie? Żeby mieć pewność, że dostanę tego achievementu, zrobię to samo, co robię zawsze, tylko najpierw trochę bez innego boga. Nic więcej nie ma. Dobra. Więc żeby na pewno mi dostać achievementa, tak jak zawsze, to zrobię piękną, wspaniałą rzecz na zwycięcie i zresetowanie gry. Tak będzie najlepiej. Chyba. No. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. No i zaraz widzimy się z powrotem. No dobra, jesteśmy i jak widzicie, The Palace. Achievement jest. Dobrze myślałem. I teraz no, co prawda będzie trzeba jeszcze raz tam przejść, ale tym bym się nie przejmował.
bo dojście tam nie jest niczym groźnym, zabójczym, niebezpiecznym, jak się już opanowało techniki spadania w odpowiednie miejsca. Więc no, zaraz tam idziemy, zobaczymy co dalej. Kurzę się, jeśli się okaże, że tam dosłownie będzie sanktuarium. Bo po prostu ja tutaj resetuję, tak, zamiast pójść kilka kroków naprzód i trafić do sanktuarium, w którym byśmy mieli od razu miejsce tam. No ale coś, no, to jestem ja. Typowe. Byłoby, to było dla mnie. No ale dobrze, pokonane, idziemy dalej i... Ciemno tu, nawet z pochodnią. Bardzo to ciemno. Pełno świeczek i... Co to jest, jakaś dziura? Nie. Dobra. Rach na wróble znowu? Weź hełm, nic nie rób. Nic nie rób, okej. Okay. Zobaczymy, co tutaj mamy w ogóle. Chyba da się od tego odbijać, więc na szczęście wrócimy. Nie wrócimy. Mieczuk zgubiliśmy. I coś się dzieje. Pytanie tylko, co się dzieje. Rozłony zrodzona z soli przez morze. Czy od lodowej krypty? Soli przez morze od lodowej krypty uchroni mnie Boże. Soli przez morze lodowej krypty uchroni mnie Boże. Nie wiem, gy, znak zapytania nie jestem pewien, ale zabrany lub w kopiach zabrana. A. Czekajcie, to jest koniec? Okej. Okay. Find Salvation. Wytłumaczcie mi coś, proszę, bo... Ja tego nie rozumiem. Wskoczyliśmy do studni... I nagle wypłynęliśmy w takim miejscu. Na środku morza czy oceanu. Nie, ta muzyka jest wspaniała. Ale kurczę, 8 minut. Ach. 8 minut, to będzie najkrótszy odcinek chyba w historii u mnie. Ach. Ale dobra. Czyli tak, nie byliśmy na jakiejś normalnej wyspie, tylko byliśmy w jakimś takim... jakimś innym wymiarze? Czy coś? Niby ten tam strach na wróble wcześniej mówił coś, że on tam kradnie, coś tam z uszami było, czyśćcu, tam ten Jared czy jakoś tak, nie pamiętam jak się nazywał, Jared powiedział po prostu, tak mi się skojarzył, ten stary dziad, którego spotkaliśmy przed tym zamkiem. A, to tak, też coś tam mówił o tym, że czyściec coś, nie rozumiem tego, ale okej. Okay. Napisy końcowe. Okej. Okay. Teraz tylko kontynuuj, no i zobaczymy po prostu może, co tam dalej się dało. Aha, NG+. Czyli mają coś z tym NG+, a okej, okay, dobra. Tylko czy ja chcę to sprawdzać? Powiedziałbym, że nie. No, powiedziałbym, że nie, ale prawda jest taka, że chcę. Więc no, może to sprawdzę w wolnej chwili, jeśli zauważę jakieś różnice, to wam pokażę. Póki co, no, taki odcinek króciutki, ale no, to już do zrobienia nie ma, skoro już tam... No, przeszliśmy, skończyliśmy. Kurczę, gdybym był bardziej uparty w tamtym odcinku, to bym nie musiał robić teraz tego kilkuminutowego. A cóż, jedno, co bym mógł tak na pocieszenie zaproponować wam w sumie, to po prostu walka z tym Krakenem, czy jak tam tym początkowym w samouczku, ale nie, to nie ma sensu. To nie ma sensu. Więc no. To było Sul Sanctuarium. Salton Sanctuary, czy jak inaczej to można nazwać. Ja byłem Starki z Wędrz Gwiezdnym Kluczem. No i dziękuję wam bardzo za uwagę.
Mam nadzieję, że ta seria wam się bardzo podobała, bo ja jestem usatysfakcjonowany z tego, że udało mi się w końcu Sully Sanctuarium przejść. A jeszcze bardziej w tym, że jest to poniżej 20 odcinków chyba. Więc no. Może kiedyś jeszcze do tej gry wrócimy, po to, żeby zobaczyć, co się skrywa za wzięciem hełmu. Gdzie się podział ta kobieta, ta złodziej, czy jakieś inne rzeczy. I może po to, by odnaleźć wszystkie inne sanktuaria, bo za nie są też achievementy. Ale to może. Na razie powiem tyle, że to tyle, więc no trzymajcie się i hej, hej.